Cześć, witamy serdecznie, Studio Hodowcy. Jesteśmy teraz u naszego kolegi, hodowcy, partnera, można powiedzieć, bo współpracuje z nami. Od ilu lat, Krzysiu, bierzesz produkty? Nie no, od tego roku można powiedzieć. Od tego roku? Tak, tak, od początku tego sezonu. Krzysiu, ja mam tutaj listę. Lista jest bardzo długa. Jakbyś mógł powiedzieć przede wszystkim o numerze oddziału, swoje największe sukcesy, jakie Ci się udało osiągnąć i ile czasu Wam to zajęło, żeby dojść do takiego wyniku. No tak, ja tutaj lotuję w spółce lotowej z kolegą Maciejem Rankiewiczem. Wspólnie lotujemy tutaj już od kilku lat w oddziale 0324 Kwidzyn. W oddziale Kwidzyn lotuje się tak gdzieś około 90 hodowców, plus minus zawsze tam kilku więcej czy mniej. No, w ubiegłym roku na pierwszy lot na przykład konkursowy kosztowaliśmy ponad 5200 gołębi. Co do ubiegłego roku? No, w oddziale praktycznie, no, co tutaj mówić, na stronie internetowej są wyniki dostępne, każdy może sobie sprawdzić, no ale wyszło to całkiem sympatycznie. Można powiedzieć, że w wielu, może nawet niewielu kategoriach po prostu nie było gdzieś tam nas na drugim czy trzecim miejscu. Lecąc szczeblami wyżej, no w okręgu gdańskim plasowaliśmy się na przykład w kategorii B z 50 na drugim miejscu, z całości spisu na trzeciej pozycji. Generalne Mistrzostwo Polski, było to tytuł wicemistrza okręgu i Intermistrzostwo to było chyba drugi bądź trzeci przodownik okręgu. No tak, dokładnie. Tak. Tak jak mówisz, jeszcze co do regionu, no uplasowaliśmy się już tam dokładnie, nie pamiętam. Wszystko jest dostępne, ale cztery razy w pierwszej siódemce regionu 2 północ. Krzysiu, lotujesz w tandemie. Tak. Jak się zaczęła Wasza przygoda w tym tandemie? Dlaczego akurat w ten sposób? I mówiłeś mi, że 30 lat już praktycznie jesteś w sporcie gołębiarskim. Jak większość hodowców, przejąłeś hodowlę od taty. Tak, kontynuujesz. Tak, dokładnie. Tak. To gdzieś tam każdy musiał złapać tego bakcyla, nie? Czy od kolegi, czy od, ale przeważnie to bierze się od rodziców. Powiem tak, no tutaj gołębiami czynnie po prostu w sposób, od kiedy zaczęliśmy liczyć się po prostu na listach, to zaczęło się tak od roku 2010. Rok 2010 już zostawił kilka fajnych gołębi, które są do tej pory w rozpłodzie i cały czas niektóre z tych gołębi są jeszcze płodne i wydają bardzo dobre potomstwo, które no, dzięki nim plasujemy się na tych listach i te wyniki w ogóle są praktycznie dzięki tym gołębiom. Skąd te gołębie się wywodziły? Pierwsze takie gołębie, które naprawdę wniosły tutaj taką szybkość, wywodziły się od Tadeusza Kapturskiego ze Szczecina oraz z oddziału Tczew od pana Zająca. Tam były dwa gołębie wzięte, wykrzyżowane właśnie z gołębiami od pana Tadeusza. No, dwie pary gołębi naprawdę tutaj do tej pory, to już jest rok, można powiedzieć 10-11 lat, i te gołębie dalej w krwi, bliżej bądź dalej, no, są podstawą tego gołębnika, nie? Krzysztof, a na jakich gołębiach bazujecie? Czy twoje to stado lotowe jest w tym momencie prowadzone w umiarkowanej linii, czy też polegacie na totalnej krzyżówce i ewentualnie dlaczego?
Gołębie są wprowadzone w kilku liniach. Te gołębie, które się sprawdziły, wydały jakieś tam naprawdę topowe lotniki. Nie gołębie, które latają przybyliśmy rok, ale to są gołębie, które minimum super leciały przez dwa sezony bądź więcej. Są te gołębie do tej pory, no i tutaj bazujemy głównie na nich. Łączymy ich potomków po prostu bliżej bądź dalej na siebie, utrzymując, starając się utrzymać te gołębie w linii. Jeżeli po prostu jest gdzieś ich tam więcej czy coś, to delikatnie uciekamy gdzieś na nowe gołębie, które naprawdę zostały przez nas tutaj wcześniej sprawdzone i okazały się na przykład materiałem godnym, tak, godnym tutaj, żeby po prostu je rozmnażać, nie? Tematyka genetyki i rozpłodu. Jak wy do tego podchodzicie w ogóle? Ja wielokrotnie pytałem hodowców. Teraz ciekawe, jak to wygląda u was na Pomorzu i w twojej hodowli. Genetyka i rozpłód. W rozpłodzie powiem szczerze, że zawsze jest tak, że te fajne gołębie kiedyś się kończą. Staramy się Albo zostaną sprzedane. No raczej nie. Raczej nie. One tutaj podejrzewam, że w każdej hodowli jest tak, że te podstawowe gołębie, które są trzone w hodowli, no one raczej nie opuszczają miejsca stałego zakotwiczenia. Nie. Tak to raczej się nie odbywa, chyba że naprawdę jakaś sytuacja losowa się zdarzy, że trzeba te gołębie zlikwidować czy coś, to tam różnie bywa. No ale właśnie chcąc utrzymać te gołębie w linii, po prostu żeby ta krew pozostała jak najdłużej u nas na gołębnikach i pewnie też u innych hodowców, dlatego gdzieś tam już po sezonie takim wychowania tych młotków, które nadają się do sezonu lotowego gołębi młodych, te gołębie zostają przeparowane na po prostu tak zwane imbredy. No i w te najładniejsze, które, bo nie zawsze te gołębie wychodzą takie, jak chcielibyśmy, to te najładniejsze po prostu zostają z nami i zostają w rozpłodzie, nie? Krzysztof, jeśli chodzi teraz jeszcze o ten okres, z regionu, z którego ja pochodzę, są loty do oddziałów, wy jeszcze w tym momencie czekacie. Tak, dokładnie. Jak u Niestety. Ciebie wygląda jeszcze ten okres w tym momencie przygotowawczy do sezonu, bo wiadomo, że on teraz się trochę wydłużył, tak? Trzeba trenować, jesteś też osobą bardzo zajętą i jak to godzisz w sumie i trening, i poranne w tym momencie działania i wszystko razem, bo trzeba te treningi też zrobić, prawda? Jest to zawsze coś kosztem czegoś. Musimy sobie, nie wiem, no przeważnie to się dzieje, no cierpi na tym rodzina, cierpimy na tym my sami, nie dosypiamy czy coś, bo trzeba, jeżeli chce się coś osiągnąć, no niestety nie ma nic za darmo. Tutaj ta praca musi być odbębniana, powiem, że od rana do wieczora o ustalonych godzinach i porach. No i tutaj nie powinno być żadnego ustępstwa. Tutaj co do pracy, jaka jest tutaj prowadzona cały czas, no czekamy cały czas na ten sezon, wierząc, że on się w końcu w jakimś tam stopniu odbędzie. No ja akurat tutaj gołębie są już od dłuższego czasu, no od kiedy praktycznie miały się zacząć loty konkursowe, gołębie były przygotowane do tego sezonu tak, jak powinno być to wyglądać. Po odstawieniu gołębi młodych zostały tam poddane pewnym kuracjom również i tak dalej, żeby te gołębie po prostu oczyścić. Weszły na większy, no, na większą ilość wywózek, no, z większym kilometrażem oraz no, została bardziej systematycznie i mocniej wprowadzona suplementacja z gołębi. Na tą porę co do suplementacji, to gdy ten sezon został przeciągnięty,
Do tej pory jeszcze nie wiadomo, kiedy się odbędzie. Cały czas gołębie no, muszą być prowadzone w ten sposób, w jakim zostały zaczęte, ale no, staram się to robić, żeby to dawkowanie jakoś było w umiarkowanym stopniu, nie? Na pewno w mniejszych dawkach i tak dalej, bo tutaj no, trzeba troszkę uważać z tą formą gołębi, żeby ich nie przypalić wtedy, kiedy nie trzeba, no i one też zaraz podejrzewam będą myślały o jakimś zrzucaniu piórek. Tego musimy się wystrzegać, nie? Mam takie pytanko, Krzysiu, odnośnie jeszcze sprawy przedsezonowej. Czy zwracacie uwagę na wiek w tym momencie, jeśli chodzi o wiek gołębi w gołębniku rozpłodowym? To znaczy tak, no, każdy musi się chyba liczyć z tym, że jeżeli gołąb się starzeje, przekazuje fajnie gołębie i zostają po nim, to chcielibyśmy, żeby ten gołąb z nami pozostał jak najdłużej, bądź żeby zostało po nim jakieś super potomstwo. Ja tutaj nie mówię o jakichś młodych tam uchowanych na masę i po prostu zostawionych w rozpłodzie, tylko żeby z tego gołębia zostały bądź jego następcy, bądź jacyś powiernicy, ale mówię, żeby to zostały te najlepsze gołębie, bo czasem u nas na hodowli jest tak, że bardzo często wrzucamy do rozpłodu właśnie swoje gołębie lotowe, no ale jak już wspomniałem wcześniej, są to najlepsze gołębie, nie? A jeśli chodzi o witalność w tym momencie gołębi, które są tutaj u takiego, można powiedzieć, schyłku hodowlanego, z uwagi na wiek, i co uważacie o ich, jeśli chodzi o ich witalność? To prostą, taką podstawową sprawą jest, że no, takiego gołębia starszego staramy się łączyć, jeżeli już go łączymy w parę, to staramy się go łączyć z młodszym partnerem. Najlepiej z młodym, jak najmłodszym, jakim to jest możliwe. Co do witalności gołębi, ja na przykład mam gołębie z 2010, 2011, z 2006 roku, jeden samczyk jest, ale no nie. Naprawdę, trzymając go w ręku, jakby ktoś nie spojrzał na obrączkę, to w życiu mi powiedział, że ten gołąb ma tyle lat. On siedzi już kilka lat zamknięty w rozpłodzie. No, oczywiście mamy rozpód oblatany. Każdy gołąb, który trafia do nas, świeży, czy nabyty, czy zakupiony, czy w jakiś sposób, w jakikolwiek, który tutaj trafił, on musi po prostu latać koło domu. Ja nie uważam, że no, żeby gołąb rozpłodowy był cały czas zamknięty. Można go bardzo szybko skończyć, tego gołębia, a jeżeli ten ruch jakiś jest, wiadomo, u tego ptaka, to jest on, no, na pewno posłuży nam trochę dłużej. A mówiąc o gołębiach w tym momencie starych, tak? Uważasz, że po nich można się dochować w tym momencie dobrych lotniczych? Oczywiście. Jeżeli gołąb przekazywał i dawał nam kiedyś super gołębie, wiadomo, jak mamy gołębia kilka lat w rozpłodzie, no to nie trzymałem go z tego powodu, że on po prostu jest i ten, no on musiał po prostu, czy wcześniej, czy później dać gołębie, które no po prostu nas cieszyły, bo czy tam cieszą do tej pory. I tutaj żaden wiek nie gra roli. Ja tutaj mam kilka gołębi, które no po prostu chciałbym, żeby były płodne i służyły mi jak najdłużej. To teraz, Krzysiu, może pokazałbyś nam oczywiście tych najlepszych swoich zawodników. Bardzo proszę. Także zapraszamy do oglądania, do ewentualnie do kontaktu z Krzysztofem, jak ktoś byłby zainteresowany. No proszę dzwonić w jakiejś tam umiarkowanej porze, wiadomo. Nie wiem, mogę podać nawet swój numer kontaktowy 667-824-765. Dojdziemy do ciekawego teraz gołębnika. Na początek starsze gołębie, później młode.